Witam wszystkich serdecznie. Dziś poniedziałek. Latamy Budapesztami. Budapeszty sportowe. Nie mylić z zwykłymi Budapesztami. Takie są gołąbki. Jest delikatnie po siódmej. Pogoda jest bezwieczna. Tam już jest tipler w górze. Tiplerów jest cztery młode. Reszta jest jeszcze zbliżę. Wyskoczyły takie. Jakie te gołąbki są? I za chwileczkę będą się rozpędzać. Gołębie naprawdę są na dużym temperamencie. Dla tych, którzy oglądali wczoraj film z gołębi stójkowych, to wrócił z 7 gołębi, jest 4. Jeszcze dziś wyglądałem, ale całą noc znów była burza, taka potężna burza, że to aż niewyobrażalne. Tutaj takie bardzo małe młode jeszcze wyszły. Pytam do siebie, ale nie wiem, no małe. I te gołębie za chwileczkę wyjdą sobie na pułap i będą tak latać cały dzień. Są wariatami. Tam jest gołębi, jest Budapesztów 22 młode, które już wychodzą na dach, już takie duże młode. Chciałem jeszcze tam, jeszcze na gniazdach jest kilka. Chciałem je przez to, że to jest pierwszy rok tych gołębi, chciałem po prostu pociągnąć trochę dłużej, żeby te małe, młode jeszcze to odpadają jeszcze, no jeszcze się nie zbierają. Jeszcze chwilę im potrzebna, a tam już wysoko też jest kilka już. Ten tipler do nich zeszedł, ale one będą powolutku sobie wychodzić, tak mniej więcej 5 minut i te gołębie idą w zakrycie. I to jest w tych gołębiach, że bardzo one uwielbiają latać. Uwielbiają latać. A tutaj wyszło kilka młodych. Jedno orlik taki na białym, a tu jest mikołajewski taki czerwony. I one też już próbują lotu. Później wypuszczę młode te właśnie, żeby sobie wyszły te ostatnie młode, które już zeszły na gołębnik. To taki ładny gołąbek z orlików polskich. Na białym ogonie płowy, ładny gołąbek. Szeroki, fajny gołąbek. Brakło już na niego obrączki. Jest jeszcze jego rodzeństwo, jest w gołębniku. No ale już zabrakło obrączek było 100. I obrączek było 100, no i brakło. No, niestety. Nie lubię bardzo gołębi bez obrączek. No ale na niego brakło, na brata, czy tam na rodzeństwo z gniazda też brakło. To już są na tej wysokości, część już jest bardzo wysoko, a te się zbierają już do całej góry. I przez to są też tiplery, bo tiplery tak zwany jest głos rozsądku przy tych Budapesztach. One tak bardziej są takimi racjonalnymi gołębiami. Te to są wariaty. Wariaty. Te gołębie jeszcze nie są przygotowane do lotu tak jak powinny być, ale już sobie radzą. Te gołębie będą na grochu latać. Niepotrzebne im jest tego, jak wystarczy tego. Jeszcze nie są na przygotowane tak jak te gołębie stójkowe. Jak je przygotuję, to będą tak rozbuchane, ale w tym roku nie chcę tego robić. Z tego, że nie chcę stracić tych gołębi, bo jest, no tak jak mówię, 22 młode. I chciałem sobie jeszcze z nich coś tam uchować. Żeby były tego. Te gołębie są dobre pochodzenie mają. Tak jak mówiłem, ważne jest pochodzenie gołębi. Bardzo ważne. Bo
hodowli liczy się pochodzenie, to jest gołąb, to jest 50%, i później hodowca, to jest drugie 50%. A w tych 50% jest żywienie, to znaczy dieta, trening i selekcja. Gołębie, nie ma co wymagać od gołębi, żeby latały, jak się nie spełnia tych warunków. Gołębie muszą być dobrze odżywione, a miarą sukcesu jest łyżka. I na łyżce gołębie, to był wczoraj był przykład z tymi gołębiami sujkowymi. Gołębie na łyżce latają właśnie tak. Ładnie wyprowadzone gołębie, to jest ogień, to jest dynamizm w skrzydłach. No i pogody, trzeba być po prostu pewnym pogody. I tu są, wyszły sobie takie te młodziaczki, jeszcze tam jest kilka. Przybliżę te, są tak, o, to są z dwóch linii różnych. A te też brakło obrączek. Zobaczymy. Zobaczymy też, czy ktoś zadzwoni, bo brakuje trzech gołębi. Czerwonego, bardzo dobrego gołębia z tych mikołajewskich. Bardzo dobry gołąb, z mojej najlepszej samicy. Najlepsza samica była jaka, jaką mam z tych mikołajewskich, siwa. Piękny gołąb. Ładny, nie dość, że ładny, to jeszcze super lotny, mądry. Zobaczymy, co może pójść sam, co odziedziczyła, bo samiec był czerwony. Też z gołębi ukraińskich. Ale miejmy nadzieję, że są tutaj, wywijają. Jeszcze nie wyszły na górę. Jeszcze chwilkę im potrzebne, żeby poszły. Nie idą wszystkie. Jeszcze nierówne młode są. Różnego, bo to są robione z czterech par gołębi. I są różne wiekowo tak samo te gołąbki. No i muszą się poskładać. Jeszcze to nie jest ich czas. Na nie czas przyjdzie i będą latać, naprawdę będą latać te gołębie. Potencjał jest. Później się rozłączą, część pójdzie na dół, a część pójdzie do góry i powiedzmy tam zawsze zostaje tak kilka, no bo tak jak było pierwsze gniazdo tych gołębi, no to tak zostaje 5, 4 nieraz zostaje, nieraz wystaje 7. W zależności. Ale tam już bardzo wysoko, jest jeden Tipler, jeden Budapeszt, tam już są bardzo, bardzo wysoko, ledwo na limicie krycia. To te, co widzę tam wysoko, a te się zbierają do góry. Nieraz, tak jak we wszystkich gołębiach, no, muszą mieć jakiegoś gołębia prowadzącego. Ja nie staram się tych gołębi, bo dzisiaj też jest pogoda taka, powiedzmy, że zmienna. Dziś, teraz fajnie świeci słoneczko. Tak jak wczoraj zgubiłem te gołębie, to tak samo teraz, przez to, że pada praktycznie co dzień, ta pogoda się zmienia, nie jest się w stanie zapanować nad tą pogodą, bo cały czas coś się dzieje. Ten rok jest naprawdę szalony, tych opadów deszczu jest tak dużo, że nie sprzyja, nie ma się kiedy pocieszyć tymi gołębiami. No, jak nie prażyło słońce tak bardzo, no to teraz cały czas pada deszcz. No i za chwilę będzie jesień i już nie ma się kiedy, nie będzie się kiedy miało tego. Coraz bardziej już jaszczębie się kręcą i no to już taka nieciekawa już pora się zaczyna. Już jesień, taka w pełni już jesień. Jaszczębi jest coraz więcej, tego pożywienia pewnie na wolności jest coraz mniej. Te gołębie już mają naprawdę zagrożenie duże już w górze. Sokoły widziałem też. A poza tym ruszyło lotnisko, a przy lotnisku ruszają jaszczębie. Jak nie latały samoloty, to nie było w ogóle jaszczębi. W momencie, gdzie loty są, samoloty praktycznie startują teraz, może nie tak jeszcze często jak przedtem, ale startują często. I od razu pojawiło się dużo więcej jaszczębi. To znaczy się jaszczębi, które lotnisko wypuszcza w okolicy, to są jaszczębie, które są hodowlane. I te właśnie jaszczębie robią największy kłopot. Te są tutaj, nie zbierają, latają sobie, są fajnie.
Część już odkleiła się, poszła do góry. A te są tutaj na takim pułapie. To są stare tiplery jeszcze. Jeszcze. Widzę, kochanie, ślimaka. Już dzieci już stały, wcześniej jest. To pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na kolejne filmy. Budapeszty jeszcze rozkręcimy bardziej, żeby były lepsze efekty. I do usłyszenia, do zobaczenia.